Z nami Tomasz Jabłoński, reprezentant Hoosiers Poland. Jesteśmy dzisiaj na meczu z Argentyną. Tomek, wyprowadzasz naszą drużynę na prowadzenie po pięknej walce. Jak odczucia po tym pojedynku? Odczucia wspaniałe, bo wygraliśmy już ten mecz i to daje nam duże szanse na wyjście z grupy. A sama walka, no pierwszą rundę miałem trochę, bardzo byłem spięty. Czułem, że chcę uderzyć za mocno, nogi mi stały. Tak się zacząłem obawiać, trochę psychicznie się zestresowałem. Ale to chyba powód tego, że dawno nie walczyłem, po prostu ostatnią walkę miałem w Gdyni tak naprawdę. Więc jest trochę przerwa, kontuzja też była, więc trochę czułem się niepewnie, ale później już udało. Kondycyjnie jestem dobrze przygotowany, cały czas trenuję mocno, więc 5 rund jeszcze myślę, że z 4 mógłbym zrobić spokojnie, ale no udało się niestety, na szczęście. Jak sam mówisz, byłeś spięty w pierwszej rundzie, ale w drugiej już chyba przyszedł ten luz i twój przeciwnik był liczony. No liczony był, ale to chyba nie powinno być liczenie, bo dostał poniżej pasa moim zdaniem. Tak trochę, no może nie było to za nisko, ale było nisko i nie powinien go liczyć moim zdaniem. Ale już poczułem psychicznie się lepiej, że już te nogi lepiej pracują i zaczynam boksować swoje po prostu. Nie znałem cię od strony takiego showmana, opuszczałeś ręce, prowokowałeś swojego rywala, pokazywałeś, że jego ciosy nie robią na tobie wrażenia. No akurat poniosła mnie ta walka mocno, był agresywny bardzo, więc chciałem pokazać, że jednak nie robi na mnie wrażenia jego predyspozycja, jego siła ciosu, więc po prostu chciałem go sprowokować, żeby się zaczął odsłaniać i zrobić show małe przy okazji. Twoje ostatnie sparingi z Maćkiem Suleńskim oraz Norbertem Dąbrowskim chyba tutaj zaprocentowały w tej walce. No na pewno się przydały, bo przed sparingami, przed nimi mało sparowałem. Akurat była kontuzja, więc mało sparowałem i się przydały takie sparingi z doświadczonymi zawodnikami na ringu zawodowym. Więc bardzo mi się przydało, bo jeden był cięższy trochę z pozycji Mańkuta walczył, drugi był trochę lżejszy, szybszy, więc naprawdę przydały się te sparingi. Już za tydzień, o ile dobrze jestem poinformowany, wystartujesz na Grand Prix w Gdańsku. Jak nastawienie, przygotowanie? No nastawienie dobre, przygotowanie też, jak widać, 5 rund przeboksuję, więc myślę, że 3 rundy też dam radę spokojnie przeboksować. Wiadomo, trochę jest inne tempo, trochę się obawiam tego, bo jest zmiana tego boksu. Już jest trochę inny boks niż tutaj, ale myślę, że będzie dobrze i mam okazję, raczej chcę zrobić dobre widowisko tam po prostu, bo to jednak moja miejscowość, mój klub i organizuję te zawody, więc chcę wypaść jak najlepiej. Później w WSB czeka cię ostatni mecz w fazie grupowej, prawdopodobnie na wyjeździe z Rosjanami. To jest już pewne, że będziesz w składzie na mecz z Rosją? Tak, jest to pewne, jest ustalone z trenerem, że walczę dopiero w Rosji. No najwyżej coś się przydarzy, ale mam nadzieję, że nie i uda mi się pojechać na wyjazd i chcemy wystawić tam mocny skład. Trener tak powiedział, żeby zdobyć minimum jeden punkt. Wiemy, że będzie ciężko, bo to ruscy zawodnicy teraz się pozmieniali. W ogóle widziałem duże zmiany w ich drużynie, więc myślę, że będzie ciężko z nimi tam wygrać. Chociaż cały czas mają mocny skład, więc i to jeszcze u nich, więc zobaczymy jak będzie, ale chcemy wypaść jak najlepiej. 23 lutego wielka gala w Gdańsku, Polsat Boxing Night. Początkowo twoja walka była anonsowana, że zaboksujesz na Ergo Arenie. Jak sytuacja wygląda teraz? Zaboksujesz czy nie zaboksujesz? Sytuacja chyba stanęła na tym, nie wiem dokładnie, bo mój menadżer się tym zajmuje, że raczej nie zaboksuję i występuję na całym Grand Prix po prostu, bo Grand Prix dla mnie jest ważniejsze pod względem, że daje punkty do mistrzostw Polski, no i jest u nas to organizowane, więc mojemu menadżerowi zależy na tym, żebym wystartował w Gdyni, w Gdańsku, na jego turnieju. Trzymamy kciuki za twoje dalsze sukcesy. Powodzenia. Dzięki wielkie.